Cześć kochani, cześć śpiochu. Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest drugi dzień naszego pobytu na Lanzarote, tak? I przyszliśmy sobie na śniadanko. Marcelek będzie sobie wcinał pyszne śniadanko. Tutaj mamy kawkę. Jesteśmy w takiej przepięknej restauracji. To będzie twoje. I mamusia sobie zamówiła śniadanko i Marcelek też. Tutaj jest takie śniadanko, zamawiamy sobie. Jest karta i każdy sobie zamawia co chce. Jest tutaj kilka restauracji właśnie w tym. Tak, ale naprawdę jest bardzo ślicznie. Ja tutaj będę teraz piła kawusię i czekamy sobie na jedzonko i widzimy się później. I tutaj przyszło nasze śniadanko. Ja mam kawior, łosoś i takie piękne, zdrowy chlebek. A Marcelek, co masz? I co? O, a Marcel ma takie tosty. Super. Thank you. Widzisz, jakie masz tosty? Także zabieramy się za jedzonko. Oczywiście świeżo wyciskany soczek. Także super. Super. O, Marcelek tutaj się wygłupia. To jest nasz hotel, który pokażę Wam jeszcze, słuchajcie, wieczorkiem. Jesteśmy w H10 Lanzarote Princess. To jest akurat piano bar. Okej. My teraz będziemy szli zamawiać sobie wycieczkę na łódź podwodną. Ale my nie wiemy, gdzie ona. Zakopany Marcel właśnie się odkopuje. O. Jak się Marcel odkopuje? Ło. Teraz Marcel cały w piasku. A to są przepiękne właśnie plaże. Blanka, tutaj gdzie my jesteśmy, to koniecznie musicie odwiedzić przepiękne, cudowne plaże. Playa Blanka. Tutaj jest Marcelek. Proszę bardzo.
zła, naprawdę nie oszukując tutaj nikogo. Aż sama byłam zdziwiona, bo po prostu Marcel kąpał się praktycznie cały czas. I ja tak samo kąpałam się. I teraz wam pokażę tutaj piękne miejsce. Kochani, że aż strach po prostu. Tutaj jakiś statek. O, a tutaj taka piękna, cudowna plaża. O. Pogoda jest nieziemska. Bardzo ciepło. Tak, my będziemy wracać teraz, słuchajcie, do hotelu. Będziemy kąpać się w basenie. Wiatr wieje, także mam nadzieję, że mnie słychać. O, może tak się obrócę troszeczkę. Także tak, my wracamy do hotelu i będziemy odzywać się później. Jeszcze małe zbliżenie tutaj na te przepiękne góry. No jest po prostu cudownie, także lecimy z powrotem. A teraz, kochani, pokażemy wam nasz pokój. I tak, tutaj, słuchajcie, mamy wejście. Tutaj mamy taką jedną szafę. To jest taki, słuchajcie, a la salon. Tutaj jestem ja i moja crazy fryzurka. Tutaj mamy, słuchajcie, naszą piękną łazienkę. Naprawdę jest śliczna. Zobaczcie. O, tutaj jest nasza łazieneczka, nasze ręczniczki i tak dalej. Kibelek, jak kibelek, wiadomo. Ale bardzo ładna łazieneczka. Ślicznie, bardzo fajnie odremontowane, piękne pokoje, także tak. A tutaj jest nasza sypialnia. O. Tutaj jest łóżko, tutaj jest druga szafa. Tutaj też jeszcze jakieś nasze rzeczy. Bardzo piękny pokój. Teraz Marcelek, bardzo mamy duże, super wygodne łóżko. Tutaj jest jeden telewizor. Tutaj jest jeszcze o drugi. Tutaj taki poczęstunek dla nas był przygotowany. Teraz Marcelek, otworzysz mi, pokażemy nasz piękny taras. Mógłbyś otworzyć? Otworzysz? Otworzysz mi taras? Dzięki. Dobrze. Taras otwarty. Tak, tutaj mamy taras z przepięknymi, cudownymi widokami. Nasze leżaki. I tutaj mamy takie krzesełeczko. Także po prostu cudowny widok. Cudowny widok, także i taras, zobaczcie, no jest ogromny. Kupon. Kupon. A my teraz przyszliśmy na basen. Marcelek pływa w basenie. Marcel! Oh.
Kochani, my już jesteśmy po basenie i teraz pokażę Wam, co założyłam. Oczywiście, słuchajcie, tak, bluzeczka, na pewno trudno zgadnąć, River Island, i to będzie jeszcze trudniej zgadnąć, spodeneczki też z River Island, no i to jeszcze będzie, słuchajcie, bardzo, bardzo ciężko zgadnąć, sandałki też z River Island. Ouch, już idę. I tak cały mój, słuchajcie, strój dnia, strój wieczorowy się prezentuje. Teraz strój wieczorowy Marcelka, spodeneczki H&M, bluzka Azda i z Clarksa ma swoje sandałki. I tak to się prezentuje. My zbieramy się teraz na kawkę, później będziemy szli się troszeczkę przejść, później na kolację, później na mini disco, później będzie Marcelek grał w gry sobie. Przy stojniaku. Także tak, lecimy i zabieramy Was ze sobą. Ja idę grać. Przyszliśmy. Przyszliśmy na kawkę albo na smoothies, ale tutaj mamy super ciasteczko. Ale mamusi się tu podoba, a zawsze chodzę tam, gdzie ty chcesz. No to idź sobie na basen o godzinie 20, a mama tu zostanie. No to idź na... Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu, w kolejnym dniu. Dzisiaj wybieramy się na łódź podwodną i zabieramy Was ze sobą. Tam szafa jest otwarta, muszę się przesunąć troszkę. Także zabieramy Was dzisiaj na wycieczkę razem z nami. Jest przed godziną 11, niedługo przyjeżdża po nas autobus i będziemy się tam wybierać. Słuchajcie, my przeczytaliśmy z Marcelkiem, że takich łodzi podwodnych jest 15 na świecie i jedna jest właśnie na Lanzarote, także bardzo fajnie jest wybrać się, udać się właśnie na taką łódź podwodną. Przede wszystkim no to jest wspaniała przygoda dla chłopca w wieku 7 lat, niezapomniana, także myślę, że Marcel będzie szczęśliwy. Co Wam tutaj jeszcze chciałam powiedzieć? My na Lanzarote byliśmy już 2 lata temu, także troszeczkę udało nam się zwiedzić tej wyspy. Oczywiście wyspa jest przepiękna, przecudowna, jest tutaj tyle jeszcze miejsc do zobaczenia, że chyba jeszcze przyjedziemy tutaj nie raz, bo ta wyspa najbardziej nam się po prostu podoba. Zbieramy się teraz, słuchajcie, mam na sobie tuniczkę i konwersy. Troszeczkę się, zobaczcie, troszeczkę bardzo się spiekliśmy. Marcelek też, także dzisiaj troszkę sobie odpoczniemy od słońca dzięki tej wycieczce. No, zabieramy Was. Today. I hope you will enjoy this underwater experience with us. But
Before we start to dive, I'd like to inform you, for your safety and the safety of the submarine, to remain seated during the whole dive, please. And here in the submarine we have two sides. This is the left-hand side and this is the right-hand side. First of all, we will see all the things on the left-hand side, because this is the land side. But don't worry, once we turn around, we will see all the things on the other side as well. Flooding them with water. This way the submarine will go heavier and it will start to go down. Zobaczcie, nasza łódź podwodna schodzi na dół. Chodź tutaj, przyjdź tam. O, to on! Chodź tutaj, przyjdź do nas. Mówię ci, żebyś patrzył. Yeah, I'm going to go.